Did Alec and her time end? Presents. All of their lives, the Vikings strive for honor so that when they die, they may join Odin for feasts and celebrations in Valhalla. Ah! However, Odin has recently been on edge and in no mood to receive obscure would-be heroes. The fault lies with his youngest son, Liko. Huh? At an early age, the gentle lad began to exhibit inclinations and talents quite uncharacteristic of a Viking. Instead of proving his skills at sparring and drinking, finally, Odin lost patience with him. He banished Liko dishonorably to Earth, where he was told to make himself useful for a change, as the god of builders. But Liko has a plan. Through the bond forged by their common fate, he has banded together with the rejected heroes. In defiance of the perils facing them, they are determined to prove their worth to Odin and risk the return to Asgard, all the way to the Valhalla Hills. However, as the first of the warriors requests admittance to Asgard, Odin is far from impressed. If you wish to dine at my table, you will need more honor. A lot more honor. What? Nie no, bardzo mi przykro najmocniej w świecie i w ogóle, ale nie, do, w tym momencie ja prawdopodobnie rezygnuję z nagrywania tego, nie, to nie są prawdziwi wikingowie, ich brody są za krótkie, dziękuję. Dobra, ogólnie nie wiem, o co chodzi. Wygląda to mniej więcej tak, że Odin dostał kurde okresu, ma pierdolca stolca i teraz trzeba się wykazywać, żeby dostać się do Asgardu, bo napierdalacze to taka elita. Uj, boska. A zwykły budowniczy, który wykazał się wielkością, to ja wypierdolonym w kosmos, kurwa, cudem. Jakby patrzeć pod względem tego, to kurwa Loki już dawno by kurwa kosił trawnik. Haczką. Tak? Nie. Dobra, nieważne. Lećmy dalej. Naciśnij dowolny przycisk. Dowolny przycisk, wikingowie! Wikingowie. Twoje plemię, pokaż mundur wojskowi. Nie wezwano jeszcze żadnego wikinga. Kurwa mać. No znaczy, że trzeba rozpocząć grę. Dobrze, zacznijmy więc. Jestem mokry cały, a to tylko dlatego, że właśnie brałem prysznic. Nie, nie pocę się jak świnia. Chociaż czasami zdarza mi się spocić jak szczur. Nowa mapa. I teraz pytanie. Gramy normalnie czy grę otwartą? Gra normalna. W grze normalnej dostęp do nowych możliwości jest dostosowany do postępów gracza. Każda wykonana czynność odblokuje nowe osiągnięcie. Spróbujmy nową grę. No nie! Nowa. New map. O, fajna kostka. Zacznijmy coś, co zaczyna się na 9. Okej, okay, wysokość, szerokość, klasyka. Górskie krasnoludy. Trudny, klasyczny. Ale... ale czy to jest kampania? Właśnie, zobaczmy jeszcze opcje. Wysoki! Jak pięknie. Efekt soczewki, synchronizacja pionowa, głębia ostrości, wszystko zajebiście, średnie. Nie. Kuta na plety. profil kuta na pletes. Statystyki. Nic nie zrobiłem. No dobrze to, kurde. Chcę 9. Ma być 9. Nie wiem czemu, ale po prostu chcę, żeby tam była 9. Bomba. Typ górski klasyczna. No dobra, zacznijmy, rozpocznij grę, tworzenie mapy. Wskazówki, aby dotrzeć do portalu, musisz w pobliżu postawić budynek. Stawię cegłę. Klocka. Dzień dobry. Wow! Wow, motherfucker!
Witaj, Leko, boski konstruktorze. Udowodnij swojemu ojcu, że jesteś godzien wrócić do Valhalli. Zwyciężając w losowo generowanych misjach dostosowanych do twoich umiejętności. Wszystko, co robisz, może odblokować nowe możliwości i wyzwania. Twój cel to prawdopodobnie twój cel to doprowadzenie wyznawców do szczytu Valhalli i zdobywanie honoru poprzez budowanie budynków, walkę. Przecież przed chwilą było mówione, że Leko nie walczy. No dobra, walkę lub składanie ofiar. No, magowie lubią ofiary. Menu budowy dostępne na dole ekranu jest podzielone na budynki produkcyjne związane z transportem i walką. Otwórz menu budynku. Produkcja! Budowa! Drewno jest niezbędne na praktycznie każdej budowie! Jak najszybciej zbudować zakład, który warto umieścić go w pobliżu drzew! W przypadku każdej budowy należy zwrócić uwagę na miejsce budowy. Jeśli miejsce jest oznaczone kolorem zielonym, wikingowie zużyją mniej zasobów podczas budowy. Miejsce oznaczone na żółto, pomarańczowo lub czerwono wymaga większej ilości zasobów. Pamiętaj! Wszystkie budynki produkcyjne mają zasięg, czyli obszar, w którym robotnicy są najbardziej wydajni. Zasięg można wyświetlić, wybierając dowolny budynek ścieżki, pozwalając zwiększyć zasięg. Bla, 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 bla. Dzięki. A dalej. Wojsko. Nie mam. Logistyka. Namiot. Produkcja. Drywal. Wow, oh man. Jesteśmy na mapie, która przypomina bardzo, ale to bardzo małego siusiaka. Widzicie? Tutaj takie dwa jajca, a tu paróweczka. To taki kutas na pół kciuka. Dobra. Wróć. Ha, dobra. Prawym się teleportuję. Kurwa. Dobra. Myszku. Rurku. Rurku, myszku. Dobra. Co ja mam zbudować? Dobra, zbudujmy namiot. O, domostwo. Domostwo zwiększają populację wikingów. Robotnicy mieszkający w domostwach uzyskują energię szybciej od robotników nocujących pod drzewami. Wypoczęci robotnicy pracują dłużej i bardziej wydajnie. Zajebiście. O, zajebnego tutaj. Myk. No to nakurzaj, malutki. No i co? Będziecie napierdalać, czy kurwa tak w sumie w chuja lecieć? Jezus Maria, jakie oni mają majestatyczne brody! Pierdolsztajn! Damn, my mate! You have majesty beard! Ale mogę jeszcze jakoś tak inaczej oddalić? Tu, minus plus. Otwórz portal. Wrogowie, status zablokowany. No dobra, mamy parę drzew, więc sobie jebnim. Drzwiala. Jeps. Co my tutaj mamy? No, my zwiększa liczebność, coś tam, życie, fajnie. Wow, portale! Twoi wikingowie odkryli portal, który mają nadzieję poprowadzi do Bifrost. Mitycznego, tęczowego miasta wiodącego do Asgardu. Jednak zazwyczaj portale są bronione przez strażników podziemnego świata. Gdy tylko odzyskasz portal, zaatakują oni twój świat. Nie, otworzysz portal, zaatakują oni twój świat i wioska znajdzie się w niebezpieczeństwie. Broni się lub łaska w siły mroku ofiarami. Za chwilę dowiesz się więcej. Teraz otwórz portal, aby rozpocząć następną misję. Zło nadal śpi i tym razem nie zaatakuje twoich wrogów. What? Twoi wikingowie wykazali się niezwykłą odwagą i czuć bijący od nich honor. No ja pierdolę. No nie ma to jak podejść 2 metry i zobaczyć kurwa wyjebany portal. Ej, stary, patrz portal. O kurwa. Ej, wchodzimy. Nie, ja się boję. Nie masz honoru! Bum, bum, bum. Jestem odważny. To ja poczekam tutaj. Dobra, rozpoziom honoru zwiększa się szacunek w oczach Odyna, co przybliża jej do postępowania wrotów Valhalli. Wiele działań wykonanych przez wikingów odblokowuje nowe możliwości i mogą to być nowe budynki technologii lub inne. No, zresztą przeczytacie sami. Wejdź do portalu. Zwycięstwo! Ah,
A iść do portalu jest proszę. Kurwa, ile to można klikać? Dobra, nowe możliwości. Rybak. Obóz wojskowy. Zwiększenie rozmiaru minimalnego. Królik. Zajebiście. Te słodkie małe gryzonie doskonale smakują. I mają wyborne jakości skórki. Lodowe wikingi. Starzy mieszkańcy krainy wiecznych lodów są skazani na tułaczkę między światami. Zdobywca szczytów. Pierwsza mapa nie ma szczytu. No, ale zadanie wykonane. Brawo! No i ołtarz. Ołtarz obłaskaw lodowych strażników w portalu, składając im ofiary z zasobów. Ja raczej pójdę na pierdalanie. No będzie przynajmniej ciekawsze. O! Znowu jesteśmy! Tu jesteś, bratyku! Pierwsze! Przejście przez port było banalne, ale z czasem strażnicy portalu stają się coraz silniejsi, bardziej agresywni. By wytrenować żołnierzy, którzy stają szranki ze strażnikami, musisz mieć obozy wojskowe lub obozy żołnierzy. Możesz też obłaskawić strażników przy ołtarzach ofiarnych i otworzyć przejście przez portal bez rezerwu krwi. No tam mi się wydaje, że będziemy chcieli mimo wszystko nakurzać. To Jezus Maria. Ej, ale faktycznie to jest efekt tej soczewki. Ej, patrzcie. To wygląda jak troszkę większy kutas. Podstawowe potrzeby. Wikingowie będą dla ciebie ciężko pracować, o ile nie będą głodni, zmęczeni lub w nastroju na pogawędki ze znajomymi. Prawie jak Willesy. Na ogół wikingowie zaspokajają swoje potrzeby bez twojej pomocy, jednak powinieneś im zapewnić wszystkie wymagane zasoby, ponieważ wtedy będą działać znacznie sprawniej. Jeśli będą marnować za dużo czasu na szukanie jagów lub sypiać pod drzewem, to będą mniej wydajni. Smaczny chleb i miękka poduszka potrafią zdziałać cuda przy okazji. Nie będą sobie robić przerwy na wizytę w toalecie. Małe, zasraj gęby! Kutasy małe. Ja wam dam... Ty, kurwa, Turid! Aha, to jest kobieta, już myślałem, że to wiking bez brody. Nie mogłoby tak być. Nie zgodziłbym się, od razu bym cię złożył ofierze. Wiking bez brody, to nie wiking. Jasne i majtki ciasne. Zawsze chciałem mieć domek nad wodą. Więc napierdalaj. Dobra, no to robimy takie... Wow! Rybacy i myśliwie. Rybacy i myśliwie dostarczają jedzenie wikingom. Rybaków zawsze umieszcza w pobliżu wody, a myśliwych w miejscach, gdzie mogą polować. Proste wędki i włócznie są produkowane przez wytwórców narzędzi. Uważaj, aby nie wytrzebić zwierzęt tak w lasach. Zwierzęta się rozmnażają, ale potrzebują na to czasu. Jeśli zabierzesz wszystkie zwierzęta, to ekosystem się nie zregeneruje. Patrz, ile tych małych, skaczących sukinsynów. O, a ja to zrobię rybacza. Rybacz. Drzewal. To masz dużo drzewów. Nakurzaj. I wytwórca narzędzi. Wytwórca narzędzi. Do walki pracownicy wikingowie potrzebują odpowiednich narzędzi broni. Te można wyprodukować tylko wewnątrz narzędzi. Tylko wytwórca narzędzi, więc jego budynek należy wybudować jak najszybciej. Produkowane narzędzia i podstawowe bronie są ustawione w kolejce, która określa, jakie narzędzia lub broń zostaną wyprodukowane następnie. Pamiętaj, wytwórca narzędzi zacznie pracę dopiero, gdy wydasz mu odpowiedni rozkaz. Kolejkę produkcji można edytować w menu budynku. To tak, żeby chyba był blisko tego, nie? O! Zapasy wikingów, portal startowy. Zapasy wikingów są uzależnione od rozmiaru mapy i nie są nieskończone. Ponadto z nieba spadnie tylu wikingów, ile można pomieścić w domach. Jeśli nie osiągniesz limitu populacji, wybudowanie dość domostw, wikingowie pojawią się automatycznie, kiedy trzeba będzie wykonać jakieś zadanie. Jeśli nie ma nic do zrobienia, na strzelił wikingów możesz wezwać ręcznie. Wezbij. Pum! Wezbij. Jeb! Więcej wikingów! Jeb! Mi się nie spadają! Łup! Jak to zajebiście wygląda! Dobra, będziemy wam jeszcze jeden namiocik, żebyście mieli gdzie kurwa spać. Wojsko! Obóz wojskowy. Obóz wojskowy i obóz żołnierzy. Obozy można przenieść w miejsca, w których są potrzebne. Obóz żołnierzy jest większy od obozu wojskowego, czyli możesz pomieścić więcej wikingów. Jeśli obóz znajduje się w pobliżu zbrojowni, wojownicy mogą się wyposażyć w lepszą broń, o ile jest dostępna. Jeśli wojownicy znajdują się w pobliżu browaru, złotnika, magazynu lub kurierów, to automatycznie zbierają złoto lub piwo słodowe.
Każde wypite piwo słodowe zwiększa energię wojownika. Każda sztuka złota zwiększa obrażenia zadane wojownikom! Został pomocy w pobliżu odpowiednich budynków, aby zwiększyć umiejętność wojowników. Dobrze. Pięknie. Ty kurwa, taki mały budynek, co nie widzicie? O. Nie! Głód plus jeden. Rybacz! Zbieraj! Zbieraj ryba! Halo, ryba? Jezus Maria. Co to jest? Potrzebne są skóry. Kamień. Krzemień. Ki. Możemy produkować rękę. Ale ja nie wiem jak. Bjorn. Wow! Spada mi więcej wikingów, a ja ich nie... Aha. Chyba jednak chciałem. O, tutaj. Czy ja mogę do was prowadzić te ścieżki? Jak mogę jebnąć wam ścieżkę? Co? Za to oby. Mam już tylko jedną logę. Ja mam tylko jedna laga. Ja nie chcę więcej wikingów, zrobiłem błąd. Statystyki, zamknij. Dobra, jest nas w chuj, więc napierdalaj. Mamy kłodę, mamy kamień. Dobra, moi drodzy. Jest, żwal. Przemieszczanie i wyburzanie budynków. Czasami warto wyłączyć produkcję w jakimś budynku, jeśli budynek będzie potrzebował w przyszłości, to produkcję można zrobić. No to, kurwa, działa to jak settlersy, no jakby nie patrzeć. No więc pozwala zwiększyć liczbę wikingów. Jej! Nie! Nie! Nie. O, to jest zajebiste, tu mamy ten, dzień, noc, kurwa, fajne. Fajne. Brak broni. Broniu? Co ty robisz? Wybierz wiking. Ło, ty jakie oni mają ścieżki. Co za pojeby. A ty o chuj ci chodzi. Nie masz wędki. Nie, musimy budować wędkę. Jak budować wędkę? Wędka. Więcej wędka. I więcej broni. 5. Dobrze, że to jest. Dobrze. A tu? Produkty. Bal drzewny i kij. Słyszałem, że to się zjebało. Ty, Olaf. What you doing? Ty, zbieraj. Kurwa, mam tyle wikingów, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No ale dobrze, że jest produkcja ryba. Ja ryba je dobry. Ale kurde, ja chyba powinienem zrobić więcej drwali. O. Ja wiem, że ja mam kurwa problem. Ja zawsze byłem chujowy w pracy. Jeżeli chodzi o tworzenie czegoś. Kolejność tworzenia i budowy zawsze była dla mnie taka problematyczna, bo ja chciałem wszystko zaraz! A tutaj mam ograniczone zasoby, nie mam drzewa, no tak. Brakuje mi dwóch. O, zajebiście, są dwa. Zmęczenie plus 4. Ty stary, jesteś zmęczony. Idź spać. Albo wpierdalaj, cokolwiek, man. Nega. Ej, ty zrobiłeś już te wędki? Mam jedną wędkę. Zajebiście! Ej, no pojebało was? Mamy chaty! W chatach spać! Halo! Ale do chatki! Chatki i kopulatki! Kurwa, mać! Nie rozumiem was. Jesteście głupi, naprawdę. Rozumiem, że no tutaj można się wyspać, że jest fajnie, ale kurwa, mać. Ja tych chat musiałbym wam porobić chyba z 50! Do każdego po jednej! Tak? Dobra, przyspiesz. Jep. Dobra, nie będę kurde tutaj czekał, aż oni wybudują dla mnie te parę pieprzonych budynków. Ne? No, kurwa, to jest naprawdę ciężko. Jest! Dwóch drwali! Zajebiście! Będzie więcej drewna. Ile, kurwa, można robić trzeci namiot? Więcej broni! More weapons! To jest śmieszne, bo chyba...
Ale oni kurwa śpią. He, frajerzy pojeby. A tutaj zrobimy jeszcze jednego rubacza. Dobra, odblokowano mały magazyn. Zajebiście! Tyle rzeczy odblokowaliśmy. Brak zasobu. To narzędzie sprodukowane przez wytwórcę. Narzędzie. Czego ci brakuje? Ej! Czy ty kurwa nie miałeś tutaj napierdalać? Aha. Prosty topór. No dobra. Będzie kolejny dzień, to zobaczymy, bo ja się zastanawiam, co ja tutaj spierdoliłem już. Okej, okay, mamy początek dnia. Sorry. Mamy 14 wikingów, jednego wojownika. Robimy więcej wojowników. Myk. Plus, tak! Zajebiście. Tak? Mamy 4? Dobrze. Dobra. W sumie, to ja mogę wam wyznaczyć... ja mogę się, możemy się z tym przemieszczać, to zajebiste. Hej! Eldrim! Tyrs! Ursa! Gunda! Olaf! Napierdalać! Tumck, tumck, tum! Halo? Halo, przyjaciel? Co to jest? Brak broni. Co ci kurwa miałeś wziąć? Wróć! Ja nie chcę nic mówić, ale... Czemu... Kurwa, nie macie broni, wybierz... Wikinga. No to ci idź kup te... Weź pod tę broń, se myknij. Do cholery jasnej. Ja nie kumam tego. Czemu nie weźmiesz broni? Halo. Tyr. Nic. Ekwipunek. Halo. Przecież wy możecie sobie wziąć, nie? Wybierzecie w końcu ta broń? Dobra. Oni się ruszyli. Czy mają broń? Brawo! Tak? Macie broń? Dobra. Raz, dwa. Dwie osoby mają broń. Zostały jeszcze, no. To ma nocie. No, no jest okej. Okay. Dobra, kto nie ma... Kto nie ma topór? Dobra. Moi drodzy, idziecie tutaj. Ja rozumiem zmęczenie. No dobra. Idźcie spać. Po prostu śpijcie sobie. Pójdziemy fajczyć rano. Wezwij dostawcę. Drugi. A. Może być. Ty what? Fajny. Masz prybów. Ja, oni teraz nie będą głodni. To dobrze. Tylko czemu tutaj w namiocie jest tak mało ludzi? To dwóch, to dwóch. To jest bez sensu. Myślałem, że to będzie ich więcej nocowało. To tylko pomiesza dwoje ludzi. Trochę beszeń. No ale tu. Fum! Myk, przyspieszamy. Mamy noc. I osrany koc. Śmigać moje śmigiełki. Śmiglaki. Prrrt. Fum. Jezus, mamy skórki. A tutaj co? Nic. Czy ja mogę budować coś jeszcze? Ja mogę wybudować tam ten ołtarz, ale go nie chcę. Ale kliknę, żeby przeczytać. Zamiast walczyć, możemy już zbudować w ołtarzu. Wtedy znajdziemy daleko ofiary i tak pierdolę. Pierdolić to. Żadnych ofiar. Otwier portal! Wrogowie. Jeden lodowy strażnik. Pichryw. Pitch bliz. Otwarto portal Valhalla. Przygotuj się, bo wkrótce strażnicy spróbują portalu powstrzymać ludzi twoich wikingów przed wejściem przez portal, przez noc, przez mgłę, przez pierdzące krasnoludy. Za wszelką cenę chroń portal startowy. W swojej wiosce. Jeśli przegrasz walkę, to los wikingów zostanie przypieczętowany. Cheesy peasy. Walka stało się. Zaatakowałeś twoich wikingów. Cywile, Bogu, bronić się gołymi rękami, ale lepiej jak zaatakujesz wrogę jednostkami wojskowymi. Wojownicy oferują po bazach wojskowych lub w razach złodziei. Żołnierzy. Teraz jakie można było budować? To pomoc zabudowa. Super. Napierdalać go. Tutum tuc. Ty, łucznik, jeb. Krytykal hit.
Mikro! Cofnij, teraz cofnij! Puf. Mogę cię cofnąć? Kurwa. Cofnij, cofnij, dobrze. Noise! He's dead! He's dead! Piwo słodowe! Bier piwo słodowe! Haha! Lol, czaszka! Puf. Halo? Piwo? On wziął piwo! Zdrowie, minus but. Noise! To co? Wejdź do portalu! Dobrze, do zobaczenia w kolejnym następnym odcinku, który zobaczymy już jakoś niedługo, nie wiem kiedy, może za dzień, 2, 3, 8. Gra jest bardzo fajna, bardzo mi mocno przypomina Settlersów i mam nadzieję, że poświęcimy jej troszeczkę większą uwagę, ale przynajmniej ja sam sobie poświęcę. Strasznie mi się podoba, mam nadzieję, że wam również, dlatego dajcie łapkę w górę, zwalnijcie komentarz, czy wam się również podoba, no i oczywiście, jeżeli chcecie pomóc mi się rozprzestrzenić na małym, jakże to świecie YouTube'a, kliknijcie udostępnij. Trzymajcie się, cześć.